Co on teraz robi? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na czytaniu, jak zwykle. Zapraszam do subskrypcji wszystkich nowych słuchaczy. Witam Was serdecznie, gorąco i bardzo, bardzo słonecznie. Zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem, wtedy nie opuścisz, nie pominiesz żadnych wróżb kolektywnych na moim kanale i rytuałów, horoskopów. Także zapraszam do subskrypcji, jak również do komentowania, lajkowania oraz na wróżby indywidualne. Jeśli jesteście w potrzebie, nie wiecie co zrobić, macie trudność jakiejś decyzji, napiszcie mi na e-maila i powróżę Wam indywidualnie na podstawie Waszych zdjęć oraz dat urodzenia. Napiszcie e-mail, mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku pod filmikiem i w komentarzach. A ja odpiszę Wam oczywiście, jakie są warunki takich wróżb indywidualnych. Zapraszam. Dzisiaj mamy dwie grupy do wyboru. Pierwsza grupa to obelisk czerwony. I to są karty cygańskie. Druga grupa to obelisk kwarc różowy. I to są karty Lenormanda. Zapraszam serdecznie, wybierzcie sobie jedną z tych talii kart, która Was przyciąga. Możecie oczywiście oglądać dwie grupy, wtedy być może dowiecie się czegoś więcej. Dobrze, więc zaczynamy od grupy pierwszej. Czyli obelisk czerwony. Co on teraz robi? Tutaj tematem w przełożeniu jest już szczęście. Szczęście, pełnia szczęścia, jak widzicie, spełnienie szczęściu, pragnienie szczęścia, spełnienie marzeń, by być szczęśliwym, czyli myśli o tym, by być szczęśliwym. Oczywiście z tobą, osobą pytająca. Ty jesteś osobą pytającą. Zazdrość. Nieszczęście, czyli nieszczęśliwy jest teraz z zazdrości. Być może ma jakieś myśli o tobie, że idziesz z kimś innym na randkę, na spotkanie, spotykasz się z innymi, on tutaj podgląda, czyli jest zazdrosny, jest z tego powodu nieszczęśliwy i robi sobie dużo tutaj myśli, czyli myśli bardzo intensywnie, z kim się dzisiaj spotykasz, co masz w planie, co porabiasz i jest z tego powodu bardzo jakiś załamany, nieszczęśliwy, no jest tutaj na pewno nieszczęście. Tutaj oficer, czyli chce zawalczyć o znowu jakieś szczęście, o to, by być tutaj zadowolonym, radosnym, żebyście razem byli szczęśliwi, radośni. Chce być może znowu zawalczyć o to, jeśli jest jakiś kryzys u Was, jakiś, nie wiem, zły czas, nie widzicie się, zablokowaliście się, nie macie kontaktów, nie macie randki. To on chce tutaj znowu mieć jakąś nadzieję na szczęście, że to wróci, na tą radość, tak? Na lekkość w waszej relacji. Chce o to zawalczyć i będzie pisał wiadomość, czyli wyśle jakąś wiadomość do ciebie. Czyli myśli, tęskni, jest nieszczęśliwy, jest zazdrosny, chce z powrotem tego szczęścia, tej radości, lekkości i tutaj wyśle jakąś wiadomość, będzie walczył o Was. Oczywiście tutaj mamy jego osobę myślącą, zamyśloną i po prostu myśli o tym właśnie, kiedy być może jest dobry czas, by napisać. Także spodziewajcie się wiadomości. Dziękuję pierwszej grupie. I zapraszam drugą grupę lub
zostańcie, grupa pierwsza, tutaj i wysłuchajcie sobie też drugiej grupy. Druga grupa to karty Lenormanda. One oczywiście mogą coś jeszcze wyjawnić. Ok. Więc tutaj tematem, kochani, jest smutek, żałoba. Po zakończeniu waszej relacji, zakończeniu być może waszych kontaktów, waszych spotkań. Jest smutek, żałoba, jest być może choroba, depresja. Być może właśnie wasza relacja zakończyła się tutaj bardzo jakoś gwałtownie. Jest pożegnanie jakieś wasze, które doprowadza tutaj do jakiegoś wewnętrznego smutku. Czyli jest pauza, jest cisza, tak, między wami, kryzys. I tutaj wyczuwalny jest duży smutek u tej osoby waszej. Teraz zobaczmy, co ta osoba robi. Rozmyśla, widzicie? Rozmyśla, czyli jasność umysłu, co to ma być, dlaczego jest wszystko niejasne, nieklarowne, ciężkie, tak? Są przeszkody, wszystko jest zawikłane. Nie widać tutaj po prostu jakiegoś rozwiązania. Jakby w mgle, tak? Ta osoba tutaj, widzicie, emocjonalnie zanurzona jest w wodzie i wszędzie jest taka mgła, jakby nie jest widoczne tutaj szczęście, tak? Są jakieś utrudnienia, jakieś problemy u was, jakieś niezrozumienia i po prostu ciężko, ciężko waszej osobie ukochanej. Tutaj myśli może ta osoba o was też, że jesteście humorzaści, że jesteście jacyś nie, znaczy skomplikowani, jakieś trudności są w waszej komunikacji, że jesteście ciężcy, jeśli chodzi o komunikację z wami. I tutaj mówimy o tym, że ta osoba się zamyka na was, jest cicha, nie mówi nic, nie pisze. Jest też dużo sekretów, dużo spraw niewyjaśnionych, tak? Milczycie, nie odzywacie się do siebie i tutaj jest ochota, chęć, marzenia, myśli, byście się otworzyli znów na siebie i by było znowu pięknie, by znów było jakieś szczęście, żeby się otworzyć, otworzyć serca, otworzyć się emocjonalnie, uczuciowo, tak? Na drugiego. Czyli ta osoba chce się otworzyć i tutaj wieczorem, w nocy będzie myśleć o was jeszcze bardziej, tęsknić być może. Tutaj być może ta osoba pokaże jakieś emocje. Między wami jest przyciąganie, jest duża taka pozytywna wibracja przyciągania, magnetyczności. Jesteście też bardzo delikatni razem, macie dobrą intuicję i tutaj chcecie komunikować ze sobą, czy telepatycznie, tak, duchowo, i ta osoba będzie o was myśleć wieczorem i w nocy, będzie marzyć o was, być może śnić, tęsknić za wami i tutaj będzie jakaś akcja, coś być może napisze ta osoba, jedynka, czyli zaczęcie od początku. Napisze myśli, będzie być może jakaś wiadomość tutaj. I ta osoba chciałaby się spotkać, będzie jakiś kontakt, zobaczcie, znowu list. Czyli będzie wiadomość, tak jak w grupie pierwszej, kochani, też był list, tutaj też druga grupa ma list. Czyli bardzo podobne w sumie grupy, tak jakby się uzupełniały te talie kart, tak? Tylko tutaj w tej drugiej grupie jest wyczuwalny bardzo duży smutek. Smutek i bardzo takie smutne rozmyślania intensywne. Więc, ale ogólnie są te grupy podobne, kończą się tutaj wiadomością dla was. Także tego wam życzę, by dzisiaj jeszcze lub niedługo, wkrótce,
za chwilę, nie, lada chwila powiedzmy, przyszły piękne wiadomości do Was i wyznanie uczuć. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was i do usłyszenia już wkrótce.